spróbuję udostępnić twoje zdjęcia, żebyśmy widzieli sobie foty, dobra? Oczywiście. Tylko że mamy tam trzy foldery, tak? Tak, i już mówię, dlaczego właśnie tam trzy foldery się znalazły. Pierwszy folder, numer jeden, to są zdjęcia już mniej więcej sklejone tak, jak to widzę w albumie, który chciałbym stworzyć z tych zdjęć. Folder numer dwa to są zdjęcia, z których korzystałem, natomiast folder numer trzy to są zdjęcia na ten moment odrzuty, które jeszcze albo się tam nie znajdą, albo się tam nie znalazły, plus też próbowałem się graficznie bawić troszeczkę przy pierwszym jakby pomyśle do tego albumu i stąd właśnie tam się one znalazły. Na pewno z jednej strony będzie to pamiątka, bo jest to album, który dokumentuje naszą jakby przygodę w Hongkongu w 2017 roku, gdzie udaliśmy się stricte po to, żeby wchodzić na dachy budynków i z tego stworzyć dokumentację filmowo-fotograficzną. Ostatnio mieliśmy premierę filmu i właśnie z racji tego, że udało się nam w końcu wypuścić ten film, chciałem też zrobić do niego album, który z jednej strony na pewno będę chciał rozprowadzać właśnie gdzieś po znajomych, a z drugiej strony chciałbym też stworzyć taką opcję, że jeżeli ktoś zainteresowany będzie chciał taki album kupić, to żeby była taka możliwość. Okej. Okay. Adrian, zaczniesz? Dobra. Wiesz co, znaczy generalnie te foty wyglądają jak super fajna przygoda i wiesz, od razu sobie włączę też te odrzucone, bo jeszcze nie widziałem, które wrzuciłeś. I jakby tu jest, posługujesz się jakby bardzo wieloma stylistykami w swoich zdjęciach. To są i zdjęcia analogowe, to są też zdjęcia chyba z cyfry. Dodatkowo, wiesz, dużo zdjęć ma takie zabarwienie też mocno, nazwijmy to, instagramowe, jak dla mnie. Dużo też takich, wiesz, fot masz, które gdzieś tam się ocierają też o taki może fotoreportaż trochę, albo dokument właśnie gdzieś tam z dalekich krajów. Teraz patrzę sobie jeszcze te odrzucone zdjęcia i to może być bardzo duży plus, ale może to być też bardzo duży minus, wiesz, bo w fotografii jest tak, że czasem im mniej, tym lepiej, im bardziej spójnie, tym łatwiej komuś jest to przyswoić. A jeżeli już coś, jak dla mnie, się robi z pomieszaniem różnych fotografii, różnych stylów fotografowania i tak naprawdę różnych też treści opowieści, to wtedy jakby musi być bardzo mocno widoczne gdzieś tam taki zamysł i taka stuprocentowa pewność, że autor po prostu punktuje nas tą różnorodnością. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, jak najbardziej. W każdym bądź razie, przejrzałem sobie te pojedyncze zdjęcia, teraz patrzymy na... Spójrzmy sobie jeszcze na te fotografie, które już złożyłeś jako takie przykładowe, rozumiem, strony publikacji fotograficznej. Tak jest. Te pliki, które przeglądacie, to one będą funkcjonowały jako jedna strona, natomiast są też trzy takie wąskie, gdzie jedno zdjęcie ma jakby być częściowo na jednej, częściowo na drugiej stronie. One wtedy na rozkładówce. Są. Tak, otóż to. Natomiast tak jak właśnie mówiliście o tym, że lepiej być konsekwentnym, albo że dobrze jest być konsekwentnym i trzymać się gdzieś jednej stylistyki, przeglądając te zdjęcia, tak stwierdziłem, że właśnie nie do końca wydaje mi się, że będę w stanie zrobić taką jedną spójną treściowo pracę, która będzie wyrażała jakby jeden z aspektów właśnie tej podróży, więc stwierdziłem, że skupię się na jakby takich trzech punktach i w ten sposób będę ciągnął pracę nad tym albumem, czyli pierwsza rzecz, czyli stricte właśnie te dachy i wszystko z tym związane. Druga rzecz to jest trochę takiego właśnie zwykłego Hongkongu, tego jak przynajmniej mniej więcej tam życie wygląda, jak ci ludzie wyglądają.
No i trzecia sprawa, że był to wyjazd, który też miał być... robiliśmy go z tego powodu, że jeden z kolegów, który z nami leciał, kończył 30 urodziny i to był tak naprawdę taki punkt zapalny do tego, żeby tam się udać. I widzisz, tu jakby dotykamy trochę moim zdaniem sedna jakby twojej wypowiedzi, bo widzisz, zrobienie jakby albumu dla powiedzmy, bo tu jakby nie wnikając w szczegóły, masz generalnie masę świetnych fotografii i generalnie takie podróżnicze flow jest na tych zdjęciach, one są bardzo nowoczesne, czasem może trochę nawet modne, ale jakby widać, że masz oko i fotografujesz. Tylko fotografowałeś jakby wszystko, co cię troszeczkę zaciekawiło. Przy okazji też widać robienia filmu, przy okazji wspinania się, przy okazji fajnie spędzania czasu. I tu dotykamy jakby sedna, bo można z tego zrobić, tak jak to teraz złożyłeś, dowolnie właściwie. Taką super ciekawą, fajną, wizualnie pojechaną pamiątkę, gdzie zainteresuje to, wiesz, ciebie i też twoich znajomych i to będzie, wiesz, w ilości na nakładzie 20-30 sztuk i to się rozejdzie po znajomych i spoko. Natomiast jeżeli chcemy zrobić książkę fotograficzną, nie stricte, wiesz, album pamiątkowy, ale książkę fotograficzną i chcemy trochę pobawić się formą, chcemy pobawić się opowieścią, to jednak albo byś musiał tam pojechać, wiesz, 5 razy i tego materiału mieć bardzo spójnego, bardzo, bardzo, bardzo dużo i opowiedzieć o czymś, o jakimś fenomenie właśnie, nie wiem, ludzi zajmujących się tym, bo sam się chyba też tym zajmujesz, którzy wspinają się, wiesz, po budynkach i to jest jakiś sposób na życie i na adrenalinę i na super fajną przygodę. Albo właśnie wtedy z takim zamiarem już fotografujemy, czyli fotografujemy bardzo konkretne rzeczy, obserwujemy cały czas, zbieramy ten materiał, jego jest bardzo dużo, wtedy można zacząć myśleć o robieniu właśnie publikacji. Tutaj był to jeden wyjazd i mimo tego, że masz bardzo dużo fajnych zdjęć, to wydaje mi się, że wiesz, tutaj jeżeli w kategoriach takiej książki dla, nie wiem, wydanej na jakimś rynku, czy self-publishingowym, czy zinowym, czy wiesz, takim do szerszej publiczności, to jednak tutaj może być dla mnie malutki problem ze złożeniem tego w taką spójną opowieść. Jako taka pamiątka i fajne foty dla mnie jak najbardziej. Natomiast no tutaj część tak też wiesz. Nie wiem, jak też mocno się orientujesz teraz w takiej jak to nazwać, bo to nawet nie jest rynek, ale może jakaś taka nisza też często takich artystycznych zinów fotograficznych albo trochę szerszego grona książek fotograficznych, jakie to są publikacje, jak one są, wiesz, złożone, jakie treści jakby tam się trochę przemyca też tekstem, obrazem, formą. To się bardzo wiele rzeczy na to nakłada tak naprawdę. I pod tym względem to jest super fajne, tak? Tylko to jest też bardzo trudne do zrobienia tak naprawdę. Znaczy tak, no to co Adrian mówi, jak najbardziej wydaje mi się jest słuszne. Mi się podoba to, że pojechaliście tam, że fotografie są zrobione z rozmachem, z fantazją, z energią. To jest świetne. Troszeczkę problem dla mnie jest w zorientowaniu się, co jest tematem. W dokumencie ważna jest odpowiedź na pytanie też, o czym to będzie. I jeżeli byś powiedział mi, że o tym, że pojechaliście do Hongkongu i chodziliście po dachach i skakaliście, było fajnie, w porządku, ale to ja dalej cię pytam, ale o czym powinieneś odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym będzie, ale już to tak, że nie będzie to budziło wątpliwości, nie? Po prostu w oglądającym. Tu mi się podoba, że dokumentowaliście to. Trochę dla mnie zbyt dużo jest zdjęć podobnych w znaczeniu, że pozujecie, cieszycie się, skaczecie. To troszkę jest monotonne w oglądaniu, ale zrobione to świetnie jest po prostu. To jest w porządku.
potrzebowałbym, żeby zobaczyć, ewentualnie zorientować się, o czym będzie, abyś pokazał nam wszystko, co zrobiłeś tam. Podejrzewam, że jest tego parę tysięcy, prawda? Tak, dużo tego nie ma, z tego wyszło łącznie kilkaset zdjęć. Tutaj w tych zdjęciach, które też panowie oglądacie, kilka z nich jest właśnie autorstwa jednego z chłopaków, który też z nami był, bo przeglądając cały ten swój materiał, brakowało mi właśnie niektórych kadrów. Natomiast zdjęć jakby tak stricte moich, które posiadam, to tutaj wydaje mi się, że około 200 powinno być. Myślę, że jest potencjał, jest ogromny w tym. Bardzo mi się podoba ta energia, jakby to takie powietrze, to latanie, to świetne jest po prostu. Więc jeżeli chodzi o te strony, które złożyłeś, wydaje mi się, że zrobiłeś to troszkę za wcześnie lub zrobiłeś to dla jakby znajomych. Dla obcych ludzi może to być monotonne, czasami efekciarskie nawet, rozumiesz? Mm-hmm. Troszeczkę za bardzo. Też wydaje mi się, że zabawy z grafiką nie zawsze są tu szczęśliwie, nie zawsze to działa, nie wzmacnia jakby tych fotografii, czasami je osłabia. Wydaje mi się też, że fotografie z życia codziennego, które być może są zrobione na jakimś kompaktem na film lub przepuszczone przez jakiś preset, to troszeczkę mi trąci takim Instagramem troszkę. Nie do końca to jest jakby, to ci nie wzmacnia tego przekazu, nie? To zostawia taki niedosyt, że mam wrażenie, że nie poradziłeś sobie z technologią troszeczkę, czy jakby nie mam uzasadnienia w tym po prostu, w tym efekcie. Wydaje mi się, żebym tu nie mieszał tych dwóch wątków. Dla mnie ten wątek chodzenia po dachach jest ciekawszy, i mam wrażenie, że świetnie się w tym czujecie, w tego rodzaju fotografii, ale już niekoniecznie dobrze się czujecie, gdy chodzi o opowiadanie o codzienności w Hongkongu. Bym skupił się na tym lataniu. Opowieść o lataniu. Kamil, a powiedz mi, jakby ty jako hobby zajmujesz się na co dzień chodzeniem po dachach i w ogóle tym sportem, i jakby to jest twoja pasja? Robisz to często w różnych miejscach i tak dalej? Jak to wygląda? To jest jakby pasja, która w tym momencie około 13 lat trwa. Ja zacząłem jako 13-latek trenować parkour i w wieku 15 lat też poznałem pewnego chłopaka, który chodził po dachach, i dalej to już się samo lawinowo potoczyło. Także do tej pory te dachy gdzieś bardzo mocno obecne są w życiu. We Wrocławiu na przykład przez wszystkie lata naszej właśnie działalności z chłopakami to praktycznie cały rynek w dachach jesteśmy w stanie przejść. No i później gdzieś to tam zaczęło rosnąć. Ja zacząłem jeździć jeszcze autostopem, to wiadomo, gdziekolwiek nie pojechałem, to też starałem się wejść gdzieś wyżej, bo lubię siedzieć na dachu, lubię przede wszystkim to, jak człowiek się odcina absolutnie od wszystkiego, bo ludzie nie patrzą się do góry. To jest też taka ciekawa obserwacja. Przez te wszystkie lata naprawdę jest ułamek procenta osób, które chodząc tak na co dzień patrzą się do góry, więc w większości czasu jesteśmy niewykrywalni. No i później to właśnie jak z chłopakami zacieśnialiśmy gdzieś tam właśnie nasze przygody we Wrocławiu, potem to zaczęło wychodzić coraz dalej, w końcu pojawił się Dubaj, w końcu pojawił się Hongkong. No i właśnie te zdjęcia też są sprzed 3 lat, także ja dopiero w tym momencie usiadłem do tego tematu. I wiesz co, Kamil, i to jest super fajna rzecz tak naprawdę do tego, żeby pomyśleć o tym, żeby zrobić z tego jakąś szerszą opowieść. To znaczy zebrać zdjęcia z kilkunastu lat, dalej fotografować i to opowiedzieć tak naprawdę, wiesz, możesz wtedy o swojej pasji w przeróżnych miejscach, czy to będzie Wrocław, czy to będzie, wiesz, Warszawa, czy to będzie Hongkong, Dubaj, nieważne. Ważne jest to jakby, żeby fotografować jakby w tym kierunku i zbierać zdjęcia na przestrzeni lat, bo wtedy to będzie super fajna opowieść. To jest wtedy opowieść, nie? O sposobie na życie, o tym, że właśnie to, co nawet powiedziałeś, te dwa zdania, to już jest tak naprawdę wstęp
do opowieści i do jakiegoś większego zestawu fotografii, który kiedyś może też być książką. Właśnie o twojej pasji, o tym, jakie masz podejście do tego. I to jest sposób, wiesz, potraktuj ten Hongkong jako jeden wycinek, jako bardzo fajną przygodę i może tam, nie wiem, będziesz miał 2-3 foty z tego, ale spróbuj to zestawić z kolejnymi zdjęciami, które robiłeś w przeróżnych miejscach. Nie musisz się posługiwać też dosłownością. Te zdjęcia mogą być bardzo często niedosłowne. One nie muszą być pozowane. One mogą przeróżne aspekty pokazywać. Wtedy to będzie super ciekawe na taką opowieść szerszą, moim zdaniem. Mam wrażenie, że te zdjęcia z Hongkongu tak naprawdę mogą być początkiem opowieści. Nie? Tu jesteśmy, a przeżyliśmy i ważne dla nas w życiu jest. I teraz pokazujesz co, nie? Czyli to, co mówiłeś o tym patrzeniu w górę, o tym powietrzu, o tym, rozumiesz, o tym wszystkim, nie? I to nam pokaż, bo to jest ciekawe. I bym zobaczył twój świat, który byłby zupełnie w innym miejscu. No. A to dziękuję w takim razie za tą uwagę, bo szczerze mówiąc, nawet mi przez myśl nie przeszło, żeby zrobić właśnie z tego taką książkę, która miałaby opowiadać o tej pasji jako całokształcie, właśnie gdzieś od początku przygód do, powiedzmy, najbardziej aktualnego momentu. No tutaj skupiłem się na tym Hongkongu, bo była to rzecz taka, może nie najbardziej paląca, ale najbardziej aktualna na ten moment. I też starałem się w jakiś sposób pociągnąć właśnie tą narracją wizualną, żeby w tym tkwiła jakaś historia, ale jest to też pierwszy tak naprawdę raz, kiedy tak w miarę na poważnie do tego starałem się usiąść i osobiście jestem zadowolony z efektów wizualnych w większości przypadków, natomiast właśnie jeżeli chodzi o pociągnięcie tej historii, to tutaj też mam bardzo, bardzo dużo uwag do tego i znakomita część tego, co panowie powiedzieli, to się pokrywa właśnie z tym, co mam też sobie tutaj do zarzucenia. No to znaczy, że poradzisz sobie z tą historią, z tym tematem, pokażesz nam, znaczy mi stąpający po ziemi ze spuszczoną głową, co jest tam wyżej, nie? Po prostu. Warto się oderwać i gdzieś skoczyć. To jest historia dla mnie. Tak, Adrian? Jak najbardziej, tak. A tutaj odnośnie właśnie tego parkouru, to też już się tak zastanawiałem troszeczkę, z której strony można by ten temat ugryźć, no bo mamy ludzi, którzy jeżdżą na rowerach, jest dookoła tego ogromna subkultura. To samo jest ze skajtami, to samo jest z większością sportów wyczynowych. Natomiast od kiedy zacząłem się zajmować fotografią i szukać i oglądać te wszystkie historie, to jest sporo naprawdę świetnych dokumentów, które nie tylko opowiadają o sporcie samym w sobie, ale przede wszystkim tym, o tej całej otoczce, o tym, co się kryje za tym wszystkim, poza godzinami, wiadomo, treningu, które w tym wszystkim siedzą, cały ten klimat z ludźmi, którzy też są zarażeni tą samą zajawką i też gdzieś tam błąkał się pomysł, żeby zrobić coś takiego z parkurem, no bo jakby nie patrzeć, siedzę w tym temacie od lat kilkunastu w tym momencie. No i na pewno będę myślał też, jakby taką historię pociągnąć, bo uważam, że można by tutaj powiedzieć naprawdę dużo o czymś, co może nie było ogromnym zjawiskiem w Polsce, ale jednak było dużo osób, które się tym zajmowało i jest trochę osób, które zajmują się tym do tej pory. Tak, to prawda. Mhm. Ja ci wkleiłem link do takiego wydawnictwa, nazywa się 8991 Publishing. Tam generalnie chłopacy już nie działają jako taki kolektyw zinowy, ale wydali też chyba 2 czy 3 takie ziny właśnie o jeżdżeniu na desce, o takiej kulturze też gdzieś tam związanej z hip-hopem i tak dalej. Także przejrzyj sobie, co oni tam robili. To jest profil na fejsie. I to też może być jakąś taką inspiracją, wiesz, do tego, co tak naprawdę właśnie w takiej formie zinowej czy książkowej można też robić. To z miłą chęcią przejrzę. Dziękuję serdecznie. No, super. Trzymamy za ciebie kciuki. Ciekawe. Bardzo dziękujemy. Efekty na materiały, tak. Zdjęcia. Tak. Ja wam również dziękuję za poświęcony czas. No i było trochę uwag, nad którymi na pewno będę myślał i starał się zrobić tego jak najlepsze dzieło. Super.
Super. To w takim razie dziękujemy. Do zobaczenia. Dzięki śliczne, miłego dnia i dużo zdrowia. Cześć, cześć również. Cześć.